Bonjour à tous. Chaque trimestre, nous discutons de nos résultats. Cette fois-ci, puisque toute l'année précédente est derrière nous, je vais vous parler des résultats pour toute l'année 2023. Chciałbym tak dobrze mówić po francusku. Uczę się, ale jeszcze długa droga przed nami. To sztuczna inteligencja, która pomogła nam nagrać ten tekst. Wykorzystujemy ją w banku w różnych celach i w różnych miejscach. Będziemy to intensyfikować. To jest przełomowa technologia, którą jednak trzeba wykorzystywać w sposób rozważny i odpowiedzialny. Ona może uczynić dużo dobrego, ale w złych rękach może być też zagrożenie. W ubiegłym roku nasz bank wypracował ponad 1 miliard złotych zysku netto. Ten zysk byłby oczywiście istotnie wyższy, gdyby nie koszty portfela franków szwajcarskich. Rezerwy i związane z nimi koszty osiągnęły blisko 2 miliardy złotych. Zwrot na kapitale wyniósł 8,2%. Ten zwrot byłby oczywiście istotnie wyższy, gdyby nie wciąż towarzyszące nam kwestie frankowe. Przychody wzrosły w każdej z istotnych linii biznesowych i w każdym z obszarów, dzięki czemu mimo wzrostu kosztów operacyjnych spowodowanych przede wszystkim inflacją, poprawił się nasz wskaźnik kosztów do dochodów. Koszty ryzyka były na bardzo niskim poziomie, co potwierdza, że jakość naszego portfela kredytowego jest bardzo wysoka. Była bardzo wysoka i bardzo wysoką pozostaje. W obszarze bankowości korporacyjnej i MŚP kontynuowaliśmy naszą transformację. Wdrożyliśmy nową platformę Go Business. Nasze działania zostały docenione przez prestiżowy magazyn Euromoney, który przyznał nam nagrodę dla najlepszego banku dla klientów korporacyjnych w Polsce. Jeśli chodzi o obszary bankowości detalicznej i biznesowej oraz personal finance, to w zeszłym roku uruchomiliśmy innowacyjną platformę MamGo, dzięki której nasi klienci mogą kupować samochody wraz z produktami finansowymi oferowanymi przez naszą grupę. Wdrożyliśmy również platformę Go Invest, dzięki której klienci bankowości Premium i Wealth Management mogą dokonywać automatycznie inwestycji w różnego typu instrumenty. Nasze działania, nasz rozwój został doceniony przez prestiżowy magazyn The Banker, który uhonorował nas nagrodą za innowacyjne rozwiązania w obszarze bankowości detalicznej. ESG jest częścią naszego DNA, jest naszą wartością, w którą autentycznie wierzymy. Kontynuowaliśmy rozwój w tym obszarze, poprawiliśmy jeszcze bardziej nasz rating przyznawany przez agencję Sustainalytics. Obecnie jest on na poziomie 10,2, co oznacza bardzo niskie ryzyko, jeśli chodzi o ESG. Nasze działania zostały dostrzeżone i docenione przez wspomniany już magazyn Euromoney, który przyznał nam nagrodę dla najlepszego banku w obszarze ESG w Polsce. Jesteśmy z tych nagród niewątpliwie bardzo dumni. Dla nas najważniejsi są ludzie. Koleżanki i koledzy, bez których nie byłoby banku, nie byłoby naszej transformacji, nie byłoby drogi ku coraz lepszym rezultatom. Wam wszystkim serdecznie dziękuję za wasz trud, wysiłek, zaangażowanie i rezultaty, które wspólnie osiągnęliśmy. Kawał dobrej roboty i oczywiście proszę trwale o więcej. W zeszłym roku poprawił się po raz kolejny wskaźnik NPS, mierzący m.in. poziom zaangażowania naszych ludzi i zadowolenia z pracy w banku. Osiągnął on poziom 23 i to jest najwyższy poziom w naszej nowożytnej historii. Wspieramy szereg istotnych społecznych inicjatyw. Nie mam dziś przestrzeni, żeby wymienić je wszystkie. Wspomnę tylko o Szlachetnej Paczce. Dzięki nam 163 rodziny, rodziny z trudnościami, ubogie, w kłopotach otrzymały istotne wsparcie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W przygotowaniach tej akcji po stronie banku uczestniczyło blisko 3000 wolontariuszek i wolontariuszy. To pokazuje skalę zaangażowania, prawdziwą empatię was, naszych ludzi i za to również serdecznie wam dziękuję. Rok 2024 ma szansę być dobrym rokiem dla polskiej gospodarki. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o poziom wzrostu produktu krajowego brutto. Wierzymy, że nasi klienci powrócą aktywniej do inwestowania, do działań prorozwojowych. Chcemy dobrze wykorzystać ten czas, chcemy się dalej rozwijać, dalej rosnąć, dalej podnosić jakość usług, które świadczymy naszym klientom w każdym z segmentów. Chcemy stawać się coraz lepszym bankiem, również dla naszych akcjonariuszy. Mamy nadzieję, że już w tym roku po raz pierwszy wypłacimy dywidendę i że dywidenda będzie stałym elementem docenienia naszych akcjonariuszy za to, że są z nami.
Dziś jestem z Wami w siedzibie BNP Paribas Real Estate, spółki z grupy, spółki siostrzanej wobec banku, spółki operującej na rynku nieruchomości komercyjnych, doradzającej klientom, pomagającej w zawieraniu dużych transakcji kapitałowych. Spółka ta zatrudnia 160 osób, od lat dynamicznie rośnie i mimo bardzo trudnego rynku nieruchomościowego w ubiegłym roku osiągnęła po raz kolejny zysk. To nasi przyjaciele, z którymi blisko współpracujemy jako bank, z którymi blisko pracują również nasi klienci. Tyle na temat wyników. Dziękuję Wam, nasi drodzy klienci, że jesteście z nami. Dziękuję naszym partnerom biznesowym i po raz kolejny naszym koleżankom i kolegom. Oby ten rok był rokiem lepszym dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.